Cześć widzowie. Słuchajcie, dzisiaj sobie nagrywamy odcineczek z Bytów RP. Będziemy tutaj odgrywać prawdziwe życie. Kupiłem sobie właśnie taki fajny oto domek. Mam, jak widzicie, już mam permisję do niego, bo właśnie kupiłem go wczoraj. I na raty oczywiście. I zostało 85 tysięcy. I tutaj prosiłem właściciela, żeby mi tutaj dorobił kluczyk na szybko. Oczywiście, żeby dał mi tą permisję. Oczywiście pozdrawiam również bardzo serdecznie Desa, Werpla i Bluszczatu za no po prostu za stworzenie tak fajnej gry do odgrywania roleplayu. Mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba. Również pozdrawiam całą administrację Bytów RP. No i po prostu idziemy. Idziemy sobie po samochód do moich rodziców, bo właśnie tutaj mieszkaliśmy, w sensie mieszkaliśmy tutaj na razie u moich rodziców. I właśnie sobie kupiliśmy ten dom i idę jeszcze po mój samochód na szybko. Jakbyście się pytali, po co mam przy sobie łom, to jeszcze wczoraj właśnie naprawiałem trochę dom i te dachówki, które mam na domie, no w sensie wymieniałem stare dachówki. Właśnie tutaj już sobie wyjedziemy samochodzikiem z garażu. Światełka, żeby nie dostać mandatu. Jedziemy. Mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba, będziecie chcieli więcej. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji i łapki w górę. W opisie dam wam link do gry Bytów RP, jak i do ich serwera Discord. No po prostu dam wam zaproszenie i tam trzeba się zweryfikować. Konto nie może mieć. Konto musi mieć przynajmniej 30 dni, żeby móc zagrać. Więc nie możecie robić właśnie takich multikon, bo to się wiąże właśnie z dostaniem bana permanentnego. Więc po prostu nie polecam robić specjalnie tak, jak dostaniecie bana, bo po prostu to skutkuje, że będziecie musieli się wykupić za 100 zł, jeśli dostaniecie bana permanentnego. Ale chyba będę kupować sobie, jeśli uzbieramy BMW M4 Competition, bo to jest bardzo fajny samochód. Jeszcze sobie chwileczkę. O, otworzymy sobie bramę. Dobra. Jeśli będziecie chcieli również, jeśli wam to się spodoba, będę mógł również wam nagrać poradniki, jak szybko sobie zarobić właśnie na bytowie. I po prostu, po prostu jak zarabiać na bytowie. Oczywiście twórca bytowa Werplo, do którego też dam linka jego filmu. Dam jego tam, no po prostu on też to nagrał, jak zarabiać na bytowie, tylko że na TikToku. No po prostu na TikToku to nagrał i musicie mieć TikToka, ale wam do TikToka też dam link, więc spokojnie. I no to wszystko z informacji. Na razie idziemy spać, bo jest już, jak widzicie, noc. Dobra, będziemy remontować trochę ten dom. I będę robić remont taki, że z poddasza, ze strychu będę robić również tam fajny dom. I po prostu zrobimy fajny dom. Dobra, idziemy spać. Dobra, no to widzowie, widzimy się za jakiś czas, jak już wstanę. O, widzowie, dobra, wstaliśmy już. I mamy ranek, piękny ranek. Jedziemy sobie do pracy. Tutaj trochę się baguje ten, ale mniejsza o to. Jeszcze mam lagi, bo nagrywam. Ale mam nadzieję, że to wam nie przeszkodzi. Dobra, jedziemy do pracy. Oczywiście, no po prostu jeśli będziemy, bo ja ten dom mam na raty i co tydzień, czyli powiedzmy, że co miesiąc, właśnie muszę płacić 13 tysięcy za ten domek.
Oczywiście jak spłacę całą ratę, czyli 185 tysięcy rata wynosi, no w sensie cały dom tyle kosztuje i spłacimy to w ciągu kilku tygodni, kilkunastu i po prostu ten domek będziemy mieć sobie i zrobimy w tym domku remont, możliwe, że go przemalujemy. Zrobimy sobie jeszcze taki, no widzicie widzowie, no powiedzieli nam, że robię shutdowna. No to będziemy nagrywać do tego shutdowna i następny odcinek będzie trochę dłuższy. Co to jest za samochód? Aha, to jest samochód. Ja już wiem, co to jest za samochód. Ale jedziemy do pracy, bo samochód na razie nie wchodzi. Będziemy mogli sobie taki możliwy sprawić samochodzik. O ile starczy na pieniędzy, bo na razie musimy się zająć ratą domu. Oczywiście jak ją, no oczywiście jak ją spłacimy, to możliwe, że pójdziemy do jakiejś bardziej wybitniejszej pracy. Na razie sobie na tym magazynie wyrabiam. Właśnie, nie mówiłam o mojej pracy, czyli magazynie. Pracuję tam do wieczora, ale bardzo się opłaca. I po prostu ten domek, no, jakoś spłacimy, a jak spłacimy ten domek, to po prostu będziemy, pójdziemy do jakiejś pracy, możliwe, że kiedyś, oczywiście teraz mówię tak, że będę pisać 200 słów odwołanie od blacklisty OSP i jak napiszę to odwołanie, to oczywiście idziemy do Ochotniczej Straży Pożarnej, będziemy się szkolić na etapach OSPPP. Później również jeszcze pójdziemy do pracy jako mechanik. Tutaj mamy właśnie mechanika w oddali. O, zrobimy tak, będzie lepiej. Mamy mechanika w oddali, po prostu no, będziemy pracować od tego mechanika, bo słyszałem, że to jest bardzo opłacalna praca i bardzo szybko się właśnie na niej zarabia. Więc to jest bardzo fajne. A w OSP jeszcze przemyślę to, bo tam będzie ekwiwalent, który będzie szedł na jednostkę, gdzie niczym tego nie będę zarabiać, tylko właśnie pójdzie na wozy, ubrania dla nowych strażaków. Już jesteśmy na miejscu, no i po prostu na rozwój jednostki, bo widziałem, ja już kiedyś byłem w Ochotniczej Straży Pożarnej i właśnie tam na razie no, jest tylko garaż i reszta to jest pustka. Dobra. Nie ta. O. Dobra. Oczywiście zapomniałem nagrać, że wziąłem sobie jakąś tam walizkę i śniadanie. Dobra, wzięliśmy sobie torbę. Oczywiście nie mam tej torby, ale idziemy sobie tam, no, odłożymy. W sensie, no, my tutaj mieliśmy gdzieś do odkładania, ale mówili nam, że na razie tutaj będziemy sobie odkładać. Okej. Weźmiemy sobie tutaj, zanotujemy się. Dobra. Dobra, zanotowaliśmy się i możemy brać paczki. Dzisiaj będziemy sobie tak luźnie rozdawać paczki, ale w następnym odcinku może będziemy już dowozić te paczki do niektórych miejsc właśnie. Będziemy kurierami. Czekajcie, a dobra, wzięłam paczkę. Dobra, tak. Oczywiście staram się jeszcze jak najbardziej odgrywać to. Mam nadzieję, że wam się spodoba moje odgrywanie. Tylko tutaj sobie to tak. Nie wiem, czemu mam ten łom, powinienem go odłożyć w domu, ale... Pracujemy jeszcze te dwie minutki, bo niestety za te dwie jeszcze musimy do domu dojechać. Więc dzisiaj będzie taki króciutki odcinek wstępowy, nie wiem jak to powiedzieć. Wstępny odcinek, gdzie mówię wam wszystko o tej serii, którą nagrywamy. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, ta seria, bo naprawdę staram się, żeby ona była miodzio, jak dla was. I, no i po prostu tak, no.
Oczywiście zrobię jeszcze piękną miniaturkę, o ile mi się uda. Jeszcze zrobimy tylko screena na miniaturkę szybko. Nie tak. Tak. Dobrze. Mamy na miniaturkę screenshota. Przyda się. Przytniemy oczywiście też troszkę. Dobra, mam paczkę. Kolejną. Powiedzmy, że już minęło to ten i już będziemy kończyć pracę powoli. Dobra, już zaraz kończymy powoli pracę. Niestety, bo będzie ten siódmy, a musimy jeszcze do domu dojechać. Dobra, to bierzemy torbę. Jeszcze tutaj się odnotuję szybko. Dobra. Tak, kończę pracę już. Bierzemy torbę. Szybciutko. Dobra. Jedziemy do domu. Dobra. Aj, dziękuję bardzo osobie, który dał mi dzisiaj już permisję. I no po prostu bardzo dziękuję. Oczywiście poza filmem jeszcze trochę będę pracować. Właśnie, będę pracować pełną parą. Z czego będę mógł nawet mieć 14 tysięcy, bo będę pracować kilka godzin. Jedziemy do domku na szybko. Jeszcze sobie zjemy szybko obiad, tylko czy... Niestety nie wiem, czy mamy tam kuchnię, ale powinniśmy mieć. Ale mamy taką prowizoryczną kuchnię, że tak powiem. Oczywiście jeździmy przepisowo. Aj, no i nie zapomnijcie o zostawieniu suba z dzwoneczkiem, lajka, udostępnienia filmu innym osobom, żeby motywowało mnie to do nagrywania dalszej części serii. I po prostu, no, zjemy ten obiadek i kończymy film. Przepraszam za te lagi, które mam. Chyba już nie zdążymy mieć obiadu. To jest ograniczenie do 60, to jedziemy 60. Dawaj, Malina. Jedziemy, Malina. Było, troszkę dałem mu. Ale nie powinienem. 10.26 dam, ale chyba... Mówili już 7, ale jeszcze nie było 7. Jedziemy. Jesteśmy już w domku, widzowie. Jak tutaj sobie źle stanąłem. O, no widzicie, nie zdążyliśmy. Dobra, widzowie. Trzymajcie się na razie, papatki. Widzimy się w następnym odcinku serii.